Pojechałby z wozem, nic się nie stało. Spoko, braciszku. Nic nam nie będzie. Gadałeś z żoną Dana? Nie, jeszcze do niej nie dzwonił. Witamy w naszych pierwszych wrażeniach z gry Battlefield 4. Długo oczekiwana produkcja. Naprawdę tutaj czekaliśmy oczywiście przede wszystkim na tryb multiplayer, ale na samym początku pokażemy wam, jak w akcji wygląda single. Czy tak jak to było w przypadku trójki, jest on niezbyt zjadliwy, czy poprawiło się tutaj troszeczkę, no ale na pierwszy rzut oka widzimy, że gra wygląda naprawdę ładnie pod każdym względem. Może w tym momencie jeszcze nie osiąga swoich szczytów, ale za chwilkę zobaczycie naprawdę piękne momenty. Mateusz, jak ci się podobają pierwsze chwile spędzone z Battlefieldem 4? W razie jeśli chodzi o kampanię dla pojedynczego gracza, to niestety fabularnie, jeśli chodzi o samą historię, to jest bardzo średnio, nawet nie wiemy, o co tak naprawdę chodzi tutaj głównym bohaterom, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego się tutaj pojawiliśmy, po co to tu jesteśmy, jakie są tego cele, ale wszystko bardzo fajnie i efektywnie i efektownie wygląda, więc można nacieszyć oko, ale czy dlatego kupiliśmy Battlefielda i czy tym właśnie jest? No właśnie, tutaj to już wcześniej rozmawialiśmy przed nagraniem tego materiału, że to, co się wrzuca nam od razu w oczy, no to, że twórcy postawili na to, żeby było, działo się dużo, dużo wybuchów, żeby to rzeczywiście ładnie wyglądało, ale niekoniecznie, o tutaj na przykład widzicie ten deszcz, naprawdę rewelacyjnie to wygląda, te tekstury tych bloków, to w tym momencie na przykład jak ja sobie na to popatrzyłem, no to zaciera się granica pomiędzy filmem a grą. Nie jest tak różowo w przypadku multi, ale do tego przejdziemy troszkę później. No właśnie wspominałem tutaj na ten temat, że Mateusz, że jest efektownie. Naprawdę dużo się dzieje na ekranie momentami, aż za dużo, chociaż naprawdę to jest emocjonujące, no ale problem w tym, że czasami są emocje, tylko że po chwili zdajemy sobie sprawę, no że, no dobra, no są te emocje, tylko że tak naprawdę z czego tutaj się cieszyć, jeżeli to do końca się nie klei, bo później to fabularnie tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi i to jest no wkurzające, chociaż jak się ogląda te materiały, tak jak wy na przykład tutaj widzicie i zobaczycie zaraz jeszcze więcej, to wygląda naprawdę interesująco. Trochę mi tutaj zaleciało Beyond Two Souls, bo tak samo tam niby dużo się działo, były te emocje, ale wszystko fabularnie nie miało często ze sobą żadnego związku i nie było tych przyczyn ani skutków. Tutaj właśnie mamy się dostać do hotelu, by uratować VIP-ów. Jest to druga większa misja z kampanii fabularnej w Battlefieldzie 4. Podkreślę, że tutaj mamy gameplay z PlayStation 3, więc nawet na tą konsolę, już 8-letnią konsolę, wszystko bardzo fajnie wygląda. Później zobaczycie właśnie w multi, że nie jest tak różowo, ale single zawsze przez swoje takie jakby ograniczenia też fajniej i ładniej wygląda. No ale takie pytanie, bo tutaj mamy polską wersję językową, jak ci się, Mateusz, podobają te głosy? Bo momentami wydaje mi się, że brzmi to naprawdę nieźle, ale jeżeli są czasami jakieś większe emocje do wykrzesania przez tego aktora, który wciela się w daną postać, brzmi to nieco sztucznie. Nie wiem, czy odniosłeś takie samo wrażenie. Jeśli chodzi o emocje, to akurat nie mogę się z tobą zgodzić, bo jest tu bardzo dużo wulgaryzmów i są bardzo, w bardzo realistyczny sposób tutaj oddane, zagrane. Choć oczywiście zdarzają się i takie słabsze osoby, które tutaj dubbingują grę, szczególnie kobiety za różowo tu nie wyglądają. Czy właśnie dosłownie myślałem o jednej kobiecie, nie pamiętam jaki to był moment w grze, ale właśnie brzmiało to dosyć sztucznie. Nie wiem, czy jest taka zależność, że rzeczywiście kobiety brzmią gorzej niż mężczyźni. No i czarnoskórzy też czasem, no niestety. Nie ma tego nigga language takiego. No niestety Polska nie obfituje w ciemną karnację, więc... No tak, zrozumiałem. Ale ogólnie można powiedzieć, że nie brzmi to źle, więc polska wersja językowa nie jest może jakimś szczególnym plusem, ale też nie można powiedzieć, że zrobiona została po macoszemu, więc do tego się na pewno nie będziemy czepiać. Tutaj jeszcze chwilkę sobie zobaczymy. Zresztą posłuchajcie, jak to brzmi. Ta droga jest wypalona. Są jakieś inne? Nie. Musimy uważać i przeżyć. Musimy przeżyć, więc to już w tym momencie zapowiada się, że będzie się dużo działo. Tutaj, jak widzicie, mamy
menu ekwipunku. Właśnie w kampanii dla pojedynczego gracza bardzo dużo się teraz pojawia tych takich skrzynek. Praktycznie na każdym rogu się znajdują i możemy tam sobie wybrać w danym momencie, jaki potrzebujemy ekwipunek. Czy broń krótką, długą, czy też jakieś miny, C4 i tak dalej, więc możemy się dostosować praktycznie w każdym momencie do rozgrywki panującej na ekranie. Tu się zaczęło coś więcej dziać, ale nadal widzicie, wszystko bardzo fajnie wygląda, te papierki latające. Można powiedzieć, że to jest stary, dobry Battlefield, który wygląda jeszcze lepiej, więc jeżeli kampania was, no nie tyle co wam się bardzo podobała, ale nie odstraszała was w trójce, to zagracie z przyjemnością, bez większych jakichś zachwytów. Ale jeżeli jesteście osobami, które po prostu lubią, żeby dużo się na ekranie działo, nie tyle żeby fabuła była rewelacyjna, oscarowa, żeby dostała wielkie nagrody za scenariusz, to będziecie zadowoleni. Tak więc teraz będziemy kończyć i przejdziemy sobie do tego, co w sumie najważniejsze w Battlefieldzie, czyli tryb multiplayer. Single player za nami, a przed nami multiplayer, czyli najważniejsza część Battlefielda 4, jak dla mnie przynajmniej, sądzę, że dla większości osób, które wybierają się po swoją kopię do sklepu. No i tutaj pierwsze, co nam się rzuca w oczy, tak na zły początek można powiedzieć, to grafika rodem z symulatora farmy. No okej, troszkę przesadziłem w tym momencie, ale widzicie, to jest gigantyczna różnica, przynajmniej na konsolę, w porównaniu do tego, co widzieliśmy w kampanii dla pojedynczego gracza. Tam to wyglądało momentami obłędnie, a tutaj wygląda nawet nie tyle, co przeciętnie, tyle, że to wygląda w moim odczuciu bardzo słabo. Nawet pokusiłbym się tutaj o stwierdzenie, że wygląda gorzej niż Battlefield 3, po prostu w multi, również na PlayStation 3, ale warto tu zaznaczyć, co najciekawsze, że na przykład w tej mapie każdy z budynków jest w pełni destrukcyjny, więc na pewno na to poszła w większości moc obliczeniowa PlayStation 3. Tu oczywiście gramy na mapie Podbój. No i tak naprawdę podobnie jak w kampanii dla pojedynczego gracza, odnajdujemy się tu od razu, ale jest też masa ulepszeń, które sprawiają, że w multi po prostu gra się rewelacyjnie. Od podstaw, tak jak tutaj widzimy wydawanie... Co to było, Mateusz? To tryb takiego komandora, możemy wydawać rozkazy. To też było i w trzecim Battlefieldzie, ale tutaj jeśli jesteśmy komandorem, możemy naszym podopiecznym, których jest chyba bodaj 5 teraz w zespołach, możemy wydawać rozkazy. Choć oczywiście na pewno znajdą się i tacy gracze, którzy nie będą się słuchali. No, niektórzy będą po prostu chcieli zrobić to na Rambo, ale ja już pamiętam na pokazie Battlefielda 4, jakim byliśmy na Gamescomie, było to właśnie zaznaczane, że ten tryb command został taki ulepszony i rzeczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał tak bardziej taktycznie podejść do tego, to z pewnością zwróci na to uwagę. No, tryb komandora pojawił się tak pierwszy raz w Battlefieldzie 2, więc nie jest to nic nowego, wręcz coś starego. Szkoda, że to nie pojawiło się w Battlefieldzie 3, ale przynajmniej teraz, wydając 4, mieli coś do pokazania. Więc tak jakby powrót do korzeni. My tutaj w tym materiale ogólnie nie chcemy wam pokazywać za dużo z multi, ponieważ mamy w zamiarach jeszcze zrobić po tym, jak zrecenzujemy ten tytuł, już niedługo, już w środę na naszej audycji o godzinie 19 na antenie Radia Centrum. Mamy zamiar zrobić dodatkowe materiały wideo odnośnie samego multika, gdzie przedstawimy wam po prostu tryby, które są nowe bardziej dokładnie, także tryby starsze, takim przybliżeniu. Być może to będzie jeden materiał, być może będzie to więcej materiałów. No ale tutaj już widzicie po tych kilku minutach z Battlefieldem w trybie multiplayer, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj albo mi się wydawało, albo to drzewo pojawiło się znikąd. Nie, to drzewo tam stało, tylko ktoś właśnie spróbował je rozwalić. Ale w porównaniu do PlayStation 4, bo graliśmy w multi na Gamescomie w Battlefielda 4 na PlayStation 4, no to mimo, że tam to nie wyglądało za specjalnie, to chyba różnica jest. Różnica jest, chociaż też ciężko mi porównać do tej mapki, bo tam mieliśmy
Wydaje mi się, że też fajniejszą mapkę to było morskie tereny i też w deszczu, więc niektóre niedoskonałości mogły zostać ukryte. Ale tutaj na przykład no, to, co jest nieźle wykonane, no, to światło. Tutaj do tego się nie mogę przyczepić. No, jedyne, do czego się czepiamy i tutaj tak narzekamy na tę grafikę, no to jest po prostu tekstury. O, widzicie na przykład tutaj w dużym przybliżeniu. Czasami to wygląda naprawdę szkaradnie, chociaż no, nie wygląda to tragicznie. Tylko, że porównując to do tego, co mogliśmy zobaczyć w single player, wygląda dużo, dużo gorzej. No i my będziemy tutaj kończyć, Mateusz. Takie są nasze pierwsze wrażenia odnośnie Battlefielda, naprawdę pierwsze wrażenia. Na recenzję, tak jak powiedziałem, przyjdzie czas już lada moment i więcej materiałów wypatrujcie na naszym YouTubie. To będą materiały z pewnością z Multika, którego, oj, będziemy ogrywać na pewno bardzo, bardzo dużo.